Bitcoin zanurkował po raz kolejny, ale na spokojnie wszystko wraca do normy. Co było powodem spadków? Jaka jest moja opinia na temat tego, co dzieje się z Bitcoinem i jaki może być listopad? Jak wygląda obecnie moje portfolio? Co robię na Solanie? Bo Solana jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o mój portfel i ekosystemy, w których działam. Jakie są wiadomości z rynku i wiadomości z naszych projektów? Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy nowy tydzień na rynku krypto poniedziałek 28 października, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco i możesz wybierać te materiały, które Cię interesują. Warto zostawić komentarz, łapę w górę. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem doradcą. Fin Finansowym. Wszystko, co mówię w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, i jeżeli to akceptujesz, możemy zaczynać. Oczywiście, to, na czym jesteśmy skupieni, to jest nasz event Crypto Community Conference. Mamy już wszystko gotowe, dokumenty są podpisane, czekamy tylko na panel i w tym tygodniu startujemy ze sprzedażą biletów. Tak naprawdę, na bieżąco będziemy Wam komunikować to, co udało się załatwić, ale jestem pewien, że będzie to niesamowite i największe wydarzenie w Polsce na polskiej oczywiście scenie krypto. Warto też yy, rozglądać się za innymi eventami. Oczywiście jako kryptoekipa wspieramy MBX a który odbędzie się 19-20 marzec, a więc po naszym evencie w Warszawie w Złotych Tarasach. Przypominam, że bilety są minus 10%, a na kod kryptoekipa dostajecie dodatkowe 10% rabatu. Z nowych rzeczy. Warto na moim kanale zobaczyć ostatnie rozmowy, między innymi ze Sławkiem z Kangi, z Żywcem, z Maćkiem321krypto i ostatni odcinek pod ostrzałem, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Dobra, słuchajcie, tyle parafialki i przechodzimy do rynku. Oczywiście to, co ostatnio widzieliśmy, to... Po raz kolejny, moim zdaniem, wyleszczanie. Tak naprawdę Bitcoin zamurkował bardzo mocno, a to dlatego, że pojawiła się informacja o tym, że SEC i Stany Zjednoczone biorą się za Tethera i tak naprawdę, tak jak widzicie, zamurkowaliśmy tutaj z 68 tysięcy na 65. Natomiast w mojej prywatnej opinii był to straszak, który się nie udał Bitcoin bardzo szybko wrócił na 68 tak jak teraz widzicie 68,700 oczywiście też sytuacja na bliskim wschodzie, to też gdzieś tam grzeje cały czas rynek i warto tutaj podkreślić, że gdzieś tam sam Bitcoin nie jest aktywem który jest oderwane od rzeczywistości więc tak to wygląda natomiast tak jak październik tak jak październik miał być wzrostowy no to wyszło, że wrzesień był wzrostowy Październik był słabszy i zastanawiamy się, jaki będzie listopad. W mojej prywatnej opinii. Ja cały czas podtrzymuję, że ten kwartał będzie dobry dla rynku, krypto, będzie dobry dla Bitcoina, dobry dla wybranych grup altcoinów, nie dla wszystkich, więc rozgrywam to bardzo spokojnie i po prostu robię swoje. Słuchajcie, to, co jeszcze jest na pewno ważne, to to, żeby nie dać się wciągnąć tutaj w skrajne emocje, omijać ludzi, którzy gdzieś tam tymi skrajnymi emocjami w sposób niewłaściwy po prostu zarządzają na social. Mediach, więc yy, myślę, że jeżeli jesteś na rynku długoterminowo, to rozumiesz, że to jest gra. Ja ostatnio dałem takiego screena. Sprzed pięciu lat, kiedy bitcoin spadł aż o 10% na 7 tysięcy dolarów, i pamiętam doskonale, co wtedy się działo. Wtedy też wiele osób mówiło, że to już koniec, że tak naprawdę bitcoin się nie odrodzi. Ja wtedy też moja wiedza nie była na tyle duża i nie było takiej wiary w bitcoina, żeby ładować go za większy kapitał. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze domowego ATH. Oczywiście kolejne straszaki będą wypływać, natomiast ja nie wierzę w przypadki, weźcie, też pod uwagę, że jesteśmy bardzo blisko wyborów w Stanach Zjednoczonych i być może po tych wyborach będzie jeszcze taki klasyczny sell the news, że będzie takie uspokojenie i potem będzie te właściwe wybicie. Ja jestem też gotowy i po to mam zresztą przyszykowane stable coiny, ale tak jak mówię moim zdaniem na ten moment jest ok. Oczywiście indeks Fear and Grid pokazuje nam chciwość 72. no Jeżeli popatrzymy na altcoiny, no to pewnie średnio to wygląda, tak. No bo jak Bitcoin mocno rośnie, to altcoiny rosną trochę albo spadają, a jak Bitcoin korekcji, to altcoiny spadają, więc yy, tak, tak źle i tak niedobrze, ale gdzieś tam yy, oczywiście liczę, że kapitał do tych altów prędzej czy później yy, popłynie. Jeżeli chodzi słuchajcie. O ważniejsze rzeczy, no to ja dorzuciłem trochę do pieca, tak jak Wam pisałem, w weekend dokupowałem Cytusa, dokupowałem Iometa, dokupowałem yy, Zro, więc kilka pozycji sobie uzupełniłem i absolutnie to jest granie na krótki termin, sięgnąłem trochę głębiej do kieszeni i tak naprawdę tutaj... Yy, 5-10% na tym kapitałem nie zadowoli, więc czekam po prostu, aż alty wrócą do wycen sprzed spadków. Ja już czwarty czy piąty raz w tym cyklu tego typu spadki wykorzystuję do zagrania krótkoterminowego, które ma mi dać odpowiedni kapitał w stablecoinach, żeby móc tym kapitałem grać bez takiego strachu na altcoinach i oczywiście na małych protokołach, które znajdę. Jeżeli chodzi o mój portfel na ten moment, 22% na minusie, to jest ten portfel najnowszy. Oczywiście poprzednie zamknąłem bardzo dobrze i myślę, że ten portfel też wyprowadzę. Jedyne co teraz uzupełniam sobie na ten moment to jest projekt Cetus a więc moja ekspozycja na ekosystem SUI i oczywiście pamiętajcie, że w tym portfolio, w tym portfolio słuchajcie, widzicie projekty te koszyki długoterminowe krótkoterminowych nie zapisuję nie, no bo to tak naprawdę nie ma sensu wszystko tu się pomiesza, próbowałem przez chwilę to bodawać, ale to tak jakby nie zlicza odpowiednio też tych zysków i miesza Wam w głowie więc niech tutaj będzie tak jak było ustalone, tak jak dwa poprzednie Portfele, że to są te pozycje po prostu na dłuższy termin, na mniejszym kapitale, ale tak jak mówię, gdzieś tam warto myśleć o tym, żeby te zyski realizować wtedy, kiedy one są po prostu. No i teraz słuchajcie. Oczywiście mieliśmy ze Szwajcarii ostatnio bardzo dużo obrazków na temat nowego pomnika Satoshi Nakamoto. Niesamowicie mi się to podoba, pięknie to jest zrobione. Nowoczesna sztuka połączona, tak jakby jest pokazane, że tak naprawdę z przodu nie wiadomo kim do końca ten Satoshi jest po tym z boku, gdzie ten obraz się pojawia. Sztuka i sztuka, tak jak ktoś widział co wybudowali w Warszawie, no to może postawię tu kropkę, ale to mi się mega podoba. No i oczywiście z tej okazji odsłonięcia pomnika były pokazy w Szwajcarii niesamowite związane z Bitcoinem. Mam nadzieję, że w Polsce za jakiś czas również takie rzeczy będziemy robić, a nasz event pokaże, że też my jako Kryptoekipa potrafimy wnieść nową jakość. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście odnośnie tego Tetera to bardzo szybko wróciliśmy i sam CEO Tetera Zdementował y, te rzeczy związane z tym, że, y, że gdzieś tam jest szykowany duży pozyw na Tetera, natomiast warto też sięgnąć do tych informacji sprzed jakiegoś czasu, że mieliśmy info o tym, że Tether współpracuje na przykład z FBI, więc było to dziwne, ale moim zdaniem tutaj to się nie udało i Bitcoin zareagował dobrze. Ja jestem zadowolony z tego, w jaki sposób z tego fudu Bitcoin wrócił, więc według mnie jest jak najbardziej, słuchajcie, ok. Lecimy sobie dalej. Tether również ujawnił właśnie Strukturę swoich aktywów, by pokazać tą większą transparentność. Więcej poczytacie sobie na naszym profilu Krypto Ekipy. Tutaj pięknie macie to rozpisane. Oczywiście warto pamiętać o dywersyfikacji stablecoinów. Ja na ten moment teraz mam bardzo mało. Większość stablecoinów mam jednak w USDC. Tak to wygląda u mnie. Jedziemy sobie dalej, słuchajcie. Warto. Mieć swój ekosystem, w który się działa mocniej, to nie znaczy, że trzeba być sekciarzem i mówić, że jest jeden najlepszy ekosystem, bo nie jest to prawda, każdy ekosystem w czymś się wyróżnia i każdy ekosystem ma minusy. Natomiast ja postawiłem na Solamę i jestem mega zadowolony, dlatego że Solama radzi sobie naprawdę byczo w tym cyklu. Protokoły płacą bardzo dobre airdropy i mamy cały czas dobre, wartościowe projekty. Większość projektów, które wam pokazywałem wypłaciły już dropa natomiast pytaliście, gdzie obecnie pracuje mój największy kapitał. Pierwszym protokołem jest oczywiście Meteora jeżeli chodzi o Meteorę, no to tutaj tak naprawdę można robić bardzo dużo rzeczy, mamy te pule dynamiczne, gdzie możemy dodawać płynność i moja płynność jest właśnie albo na parze stablecoinów, albo na parze Solany albo zwrapowanej Solany, tak, za to też są boosty więc ja tutaj gram na tych dwóch parach oczywiście też warto podkreślić, że mam w zakładce Waltz, single assety, mam wrzucone właśnie USDT USDC, Solame, więc staram się skorzystać z kilku tutaj opcji na tej właśnie stronie, po to żeby załapać się na airdropa, tak, więc tutaj przeniosłem z wszystkich, praktycznie cały mój kapitał z protokołów, które już są dla mnie zamknięte i które dały zarobić takich jak Drift Protocol, takich jak Camino Finance, takich jak Parcels oprócz tego oczywiście, oczywiście Oprócz tego Mergin FI. No tutaj to nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem, kiedy ten drop będzie. I protokół, na który bardzo mocno liczę, jest to protokół do restakingu. Link macie oczywiście pod tym materiałem, jeżeli jesteście zainteresowani. Jest to Soleil. No i tutaj tak naprawdę wystarczy wrzucić solamę, ale trzeba ją mieć. Ostatnio też odbieraliśmy punkty. Obecnie trwa epizod 2, niedługo będzie epizod 3, więc. Można sobie tutaj jeszcze na spokojnie dołączyć. Na ten moment Solana wypada dużo lepiej, jeżeli chodzi o dropy. Dlatego, że tu nie ma dużych oczekiwań, a kwoty są do dobre. Cały czas działałem bardzo mocno na Jupiterze. No i tutaj oczywiście przypominam, że tutaj możemy dostać nagrody w dwóch opcjach. Pierwsza rzecz: sam Jupiter wypłacił już jednego dropa za używanie platformy. To było to, co dostaliśmy na początku po 200 minimum Jupiterów na portfel. Ja dostałem na kilku portfelach i tak się też zaczęła ta moja przygoda z Jupiterem, właśnie od tego dropa. I druga rzecz to jest oczywiście nagroda za staking, a więc za governance. Tak jak widzicie, ja ostatnio miałem zastykowan, jeżeli chodzi o mam zastejkowanego Jupitera i miałem trzy głosowania z czterech. Dostałem 1457 Jupiterów i 234 Cloudy. We wcześniejszym zrzucie dostałem ponad 2000 i na kilku portfelach tego pierwszego dropa, więc u mnie na ten moment to jest jeden z lepszych airdropów po zsumowaniu, jaki dostałem w tym roku. A no to dlatego, że ja na Solanę po prostu postawiłem i nie muszę gdzieś tam walczyć z nie wiadomo kim i walczyć z wiatrakami. Przypominam, że jeżeli macie zastejkowanego Jupitera, to trafił, należy. Należy przede wszystkim te megrody sklejmować i one trafiają od razu słuchajcie na wasz portfel i trafiają na automatyczny staking, który jest objęty 30-dniowym lock a więc nie można tego sprzedać od razu. Natomiast przed nami kolejne nagrody, więc jeżeli ty, drogi widzów, działasz tu i chciałbyś się załapać, no to nie musisz pamiętać o systematycznym głosowaniu. I jeżeli chodzi teraz o głosowanie, pamiętajcie, że to jest wszystko tutaj w zakładce governance to te głosowanie teraz trwa. Jeszcze jedno, ja już zagłosowałem, więc zagłosowałem za zostawieniem tych nagród po staremu, więc pamiętajcie o tym do 29. Jeżeli chcecie odbierać maksymalne nagrody, to sam staking nie wystarczy. Im macie mniej głosowań, tym wasze nagrody są po prostu obcinane. Więc o tym pamiętajcie. I tak wygląda moje działanie na Solanie i ja z Solany jestem bardzo zadowolony. Gratuluję też wszystkim tym, którzy... Mają token Radium. Radium Jupiter radzą sobie niesamowicie, a sama Solana każdego dnia bije kolejne rekordy. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby też realizować zyski i przenosić ten kapitał. U mnie obecnie podział kapitału wygląda tak, że 90% mojego kapitału, który jest przeznaczony na działanie w krypto w DeFi pracuje na Solanie, a 10% pracuje na Bejsie. Gdzie na Bejsie? O tym powiem pewnie w kolejnym materiale. Nie pisałem jeszcze o tym na Twitterze, więc warto oglądać warto moim zdaniem zdaniem śledzić. Jedziemy sobie dalej, słuchajcie, oczywiście Soulstorm, projekt na Solanie ogłosił w końcu swoje IDO ja tu jestem na wczesnej rundzie finansowania, więc jestem na rundzie callsów. natomiast powiem szczerze, że na ten moment marketing wygląda bardzo średnio dlatego też, że projekt nie miał za bardzo żadnych znajomości na Solanie, tak, więc na spokojnie, też jeżeli jesteście zainteresowani, są questy, giveaway'e, więc o można jak najbardziej powalczyć albo poczekać sobie, zobaczyć jak w ogóle projekt wypadnie na TG przypominam, że to ma być launchpad na Solanie, jedziemy sobie słuchajcie dalej, oczywiście to co ja robię to robię akcje na giełdach scentralizowanych. Bybit tu jest absolutnie numerem 1, no i mamy teraz airdrop arcade, myślę, że warto nad tym się pochylić, nieco dłużej przede wszystkim jak chcecie tutaj działać, należy pobrać swój Bybit Wallet Extension, jest to rozszerzenie, pobieracie to tak jak MetaMaska, zapisujecie swoje CD i to jest Portfel multi-chainowy. Ja działam na nim od dawna i liczę, że również za to może jakiś airdrop, nawet MNT, wpadnie. Tak? Natomiast mamy nowy airdrop Arcade związany z Aptosem i moim zdaniem warto tu powalczyć. 18 tysięcy Aptosów jest do rozdania. Cała akcja polega na tym, że najpierw zakładacie Web3 Wallet, musicie zrobić depozyt 5 Aptosów. Te Aptosy do Was wrócą, bo już niektórzy pisali, że yy, nagrody będą mniejsze niż te 5 Aptosów. To jest tylko po to, żeby eliminować boty i że jesteście aktywnymi użytkownikami. Właśnie tutaj Bybit Web czy Wallet, więc robicie sobie tutaj depozyt na Wallet i macie zadania w social mediach i testowanie protokołu. Czy te protokoły są dobre? Czy one wypłacą airdropa? Tego nie wiem, ale ja oczywiście jutro sobie mam zapisane, żeby zacząć tutaj działać. Oczywiście nagrody są za wykonanie tych zadań w aptosie, więc. Jeżeli ktoś wierzy w ten ekosystem, a moim zdaniem ten ekosystem może bardzo ciekawie pójść, bo też te akcje na giełdach pokazują, że ciekawie się dzieje, więc warto dołączyć. A jeżeli dostaniemy Airdropa przy okazji przy wystrzale ekosystemu Aptos z któregoś z tych projektów, chyba jest ich 8 no to tylko się słuchajcie, cieszyć. No i oczywiście podobna akcja jest na MEXie, a więc widać, że Aptos sięgnął głębiej do kieszeni. Na MEXie również bardzo ciekawa akcja Aptos Harvest. Tutaj oczywiście mamy trzy eventy, ja to mawiałem w poprzednim materiale, więc możecie się cofnąć. Ważne jest, że y, mamy tutaj y, potężną kasę do podziału, na spocie handlujemy za zero, możemy stake'ować Aptosa na 20%, więc może, jeżeli macie Aptosę, można sobie na okres tej kampanii wrzucić do 20 listopada i dla osób, które mają na dźwigni, no to tutaj już jest potężny, naprawdę potężny konkurs. Wszystko macie pięknie rozpisane, jak wejdziecie sobie na giełdę MEXI Global, no to oczywiście zakładka token airdrop i macie tutaj Aptos Harvest, dokładnie w tym miejscu, i wszystkie akcje macie pięknie, y, gdzieś tam zrobione. A link oczywiście do Mexi Global znajdziesz pod tym y, materiałem. Jedziemy sobie dalej jeżeli śledzicie ekosystem Starknet i już troszkę zapomnieliście jak wkurzył nas ten airdrop, no to na pewno warto śledzić Tomasza, który tutaj jest specjalistą w Polsce od tego ekosystemu, bardzo mocno śledzi wszystko co się dzieje na Aptosie pokazuje Wam strategię też pod kolejnego dropa i oczywiście Tomasz też bardzo dużo pisze o projektach, które gdzieś tam na Aptosie startują, między innymi o gamingu, więc jeżeli interesujecie się właśnie samym tutaj Starknetem, no to warto to Masza obserwować. Jedziemy sobie, słuchajcie, dalej. Tokenomia Pro oczywiście to, co robią chłopaki, popieramy jako kryptoekipa, bo jak można y, nie popierać y, darmowych filmów związanych właśnie z kryptoedukacją? Łukasz to robi w sposób bardzo dobry, więc te wszystkie materiały znajdziecie na kanale tokenomi, A startują też już niedługo z profesjonalnym szkoleniem DeFi. Oczywiście to już będzie płatne, no bo trzeba wynająć sale itp., itd. dla osób, które chcą się uczyć. Specjalne też certyfikaty, więc o tym też będziemy Wam mówić. Zresztą Szykujemy aktualizację do projektu Tipro. Jeżeli chodzi o Spartę, Sparta wróciła, Sparta wróciła z kolejnymi IDO, więc jeżeli macie zastejkowaną Spartę, macie NFT, no to możecie tutaj walczyć o alokację na profilu Sparty, macie dokładne przypomniane, przypomniane poziomy, jak to wygląda. Co tam dalej na tym polskim podwórku? Dogin Hood, mamy ogłoszonego Launchpada, który będzie właśnie na Między innymi na wsparcie, ale nie tylko. No i oczywiście 1 listopada wjeżdża Dogin Hood. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiem, że wiele osób w Polsce klikało, strzelało, jeździło karawanami i biło, te, biło bossów. więc życzę wszystkim, żeby Dogin Hut odpalił i Dogin Hut, uwaga, uwaga, miał być na tonie, a będzie na Solanie. Co mnie słuchajcie, bardzo, bardzo mocno cieszy. Eden chłopaki cały czas pracują, cały czas mamy oczywiście aktualizację do aplikacji i są już praktycznie też gotowi. Słuchajcie do yy, właśnie IDO, więc niedługo poznamy tutaj więcej informacji od projektu Eden. Jedziemy sobie dalej. Star Heroes jest oczywiście na PGA, więc Poznań Game Arena. Zobaczcie, jak oblężone jest stoisko chłopaków ze Star Heroes, więc również mocno, mocno kibicujemy. My w tym roku na PGA się nie wybraliśmy, dlatego że tych konferencji było ostatnio za dużo i mamy naprawdę całą masę pracy z naszym y, eventem. Ale w Zero wspierany przez Mexi Global. Bardzo dobra informacja dla polskiego projektu. Wiem, że w Polsce też buduje się ciekawa społeczność Alef Zero. My również Was zaskoczymy, jeżeli chodzi o Alef Zero, więc będzie ciekawie, więc na pewno Krypto Ekipa również z Alef Zero coś ciekawego zrobi. Jedziemy sobie dalej. Kanga oczywiście mamy aktualizację do Kangi. Będzie kolejny materiał z sermi Ask Me Everything. I na kanale Kangi macie wywiad ze mną, moim zdaniem, bardzo dobry. I na kanał Kangi również warto wejść i sobie obejrzeć. Na dzisiaj to by było. na Tyle nie dajcie się wyleszczyć. Jesteśmy w tym rynku, jesteśmy z energią, czekamy, czekamy, czekamy na start, aż wszystko odpali, ale na bieżąco staramy się realizować zyski. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostaw łapę w górę, zostań, zostaw komentarz. Hej, ekipa.